Prawie dobro. Witam wszystkich na 207. spotkaniu z cyklu Głos Biura Promocji Kultu Męczenników z Parakoto. Dzisiaj mamy 23 października 2024 roku. Jest środa i znajdujemy się w Peru, w Limie, w seminarium Ojców Karmelitów. W tym to seminarium dzisiaj odbywa się uroczyste wprowadzenie relikwii pierwszego stopnia, cząstki krwi pierwszych polskich misjonarzy męczenników, błogosławionego Zbigniewa Strzałkowskiego i błogosławionego Michała Tomaszka. Zapraszam wszystkich do obejrzenia relacji z tego wydarzenia. Prowincja de San Antonio de Padewski i Beato Jakub Strzemie, Orden de los Hermanos Menores Conventales Franciscanos en Polonia, por la presente entrego las reliquias de primera clase del Beato Zbigniew Strzałkowski y el Beato Michał Tomaszek y certificados para Seminario de San Juan de la Cruz de los Carmelitas Descalzos en Lima, Perú. Agradecemos el que nos otorguen la oportunidad de custodiar estas reliquias de los Beatos Mártires Miguel Jezwigny. Bardzo dziękujemy za otrzymanie relikwii Zbigniewa i Michała. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Es una gracia muy especial que en una casa de formación ambos trabajaron en la formación. Fue maestro Zbigniew y ayudante de maestro Miguel. Y aquí se forman jóvenes con el deseo de servir a la iglesia en la misión. Proszę, również tym bardziej jesteśmy wdzięczni, ponieważ otrzymaliśmy to w naszym seminarium, gdzie również formujemy przyszłych młodych ludzi i przykładem są dla nas Zbigniew i Michał w takiej posłudze, jaką oni wykonywali w Parakoto. Z
Su testimonio nos ayuda a crecer en la fe, nos hace sentirnos también hermanos más allá incluso de las fronteras de los países, y sentimos que su sangre ha dado también a nuestra fe en Perú la gracia de saber que seguimos a Jesús con amor. I przelana krew ich jest też świadectwem tej mocy, tej wiary, którą przekazują nam obecnym w wychowaniu i kształtowaniu naszych seminarzystów. Que el Beato es digne, que el Beato Miguel sigan bendiciéndonos a cada uno de nosotros e interceda por nuestros hermanos en formación y por las vocaciones de toda la Iglesia. I oby Zbigniew i Michał nadal byli naszymi takimi świadkami dla naszych seminarzystów, świadectwem wiary, wytrwałości, i żebyśmy mogli po prostu kształcić naszych przyszłych, prawda, zakonników w takim duchu i z takim świadectwem wiary, w jakim właśnie Zbigniew i Michał byli. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Słyszeliśmy te słowa wprowadzenia, podziękowania za to, że tutaj w tej chwili są z nami męczennicy z Parajatotu, Zbigniew i Michał, i za ich wstawiennictwo, przyczyną wypraszamy potrzebne łaski dla nas na czas kończącej się pielgrzymki oraz dla miejscowej wspólnoty, która będzie razem z naszymi misjonarzami, męczennikami tutaj przebywała. Niech ich opieka i pomoc towarzyszy im słowa. Chcemy ten akt łaski czy dziękczynności przekazać, tak jak mnóstwo kobiet i mężczyzn w historii udowodnili poprzez swoje życie, oddając je. Hay que reconocer que la Orden de San Francisco, con los cuales han dado muchos mártires. Trzeba powiedzieć, że właśnie ten zakon San Juan de la Cruz wydało wielu też, powiedzmy, osób, męczenników, jako świadectwo wiary. Como no agradecer el don de San Maximiliano Kolbe. O, jakżeż by nie wspomnieć tutaj i z wdzięcznością o świętym Maksymilianie Kolbe. Los mártires de España, de Polonia y de Otranto. Męczennicy z Hiszpanii, z Polski i z innych wielu krajów. Y la gracia de nuestros beatos mártires en Latinoamérica. I łaska tych naszych błogosławionych braci z Ameryki. Carlos Muria en Argentina. Carlos Muria z Argentyny. Y nuestros hermanos Miguel y Zbigniew aquí en Perú. I nasi bracia Michał i Zbigniew tutaj z Peru. Gracias, Orden Franciscana Conventual. Bardzo dziękujemy Franciszkanom Conventual. Gracias, Polonia, por los santos que nos han regalado a la Iglesia. Dziękujemy Polsko za tych błogosławionych, które nam dałaś. Nos encomendamos en su oración a nuestros hermanos en formación, los seminaristas.
jest ta kasa. Zawsze będziemy jej polecać i naszym tutejszym seminarzystom jako właśnie tych wyznaczników tej wiary i tej, jakbym powiedziała, posługi. Gracias. A ja chciałem w imieniu prowincji i prowincjała podziękować za odwagę zaproszenia tych męczenników do tego seminarium. I yo, en nombre de mi provincia, digamos que represento, quisiera agradecerle a ustedes, al Perú, por invitar justamente esos futuros mártires aquí al Perú para su servicio. Jest już to 10. seminarium w świecie, gdzie właśnie są relikwie, ale pierwsze, gdzie są relikwie krwi. Es 10º seminario donde ya existen reliquias de los hermanos caídos, pero es primer seminario el suyo donde hay reliquias de la sangre. Zbigniew jest takim patronem ludzi chorych, cierpiących, samotnych, a Michał patronem dzieci i młodzieży. Zbigniew jest el patron de la gente enferma, que siempre ayudaba. Michał, o Miguel, como usted prefiera, oni razem są patronami w obronie przed terroryzmem. Zginęli z nas terrorystów i dzisiaj bronią nas przed wszelkim złem, widzialnym i niewidzialnym, i duchowym, i też no, fizycznym. Są też patrony de los mártires, de los que defendieron en los tiempos de terrorismo peruano, digamos, dando su fe, su testimonio de fe, digamos, y también defienden las cosas malas, visibles e invisibles. Ale też ostatnio coraz bardziej mamy dowody na to, że pomagają właśnie osobom duchownym, kapłanom. I tenemos últimos tiempos también testimonios que siguen ayudando a las personas, digamos, espirituales y seminarios, y como aquí también. 4 dni temu, w sobotę, byliśmy Kazma parafii świętej Marii Magdaleny. Tam kapłan publicznie złożył świadectwo, że właśnie męczennicy uratowali go przed odejściem. Cuatro días atrás estuvimos en la parroquia de Kazma, donde el párroco, digamos, el padre, dio personalmente el testimonio que gracias a ellos también tuvo una, digamos, posibilidad de sanar. Także to nie przypadek, że oni przychodzą do was, do waszego seminarium i nie wzmacniają wasze powołania i was w drodze posługi kapłańskiej i zakonnej. I eso no es por azar, no es un caso, así digamos, que los mártires lleguen a este seminario y deseamos que les también fortalezcan, digamos, a los seminaristas, a todos ustedes por aquí. Jedno takie główne przesłanie. Mogli uciec, mieli możliwość, mogli kupić bilet, zostali, byli wierni do końca. Una cosa muy importante, to jest, pudieron escapar, pudieron elegir un pasaje de retorno, pudieron irse, pero no, se quedaron y por eso dejaron este testimonio de fe. Jako franciszkanie życzymy wam takiej wierności do końca, żebyście się nie poddawali i żeby oni właśnie was wzmacniali w tej trudnej drodze zakonnej kapłańskiej. I como franciscanos les desean que sean fuertes, que sigan su camino y que ellos, los mártires, les den esta fuerza para continuar con lo que ustedes han elegido en su vida. To nie się tak stanie. I que sea así. Amen. Też moment, kiedy prosimy o to błogosławieństwo na szczęśliwą podróż, szczęśliwy lot, aby wszystko było zgodne z wolą Boga. Niech Pan nam błogosławi. Pan z wami i z duchem twoim. Nas tutaj obecnych niech błogosławił Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Miguel, tus pequeños son caros.
Dzień dobry. Pozdrawiamy tych, którzy na nas patrzą. Dzień dobry wszystkim. Siostrą Bertą. Siostra Berta wszystkich pozdrawia, świadek ostatnich chwil życia naszych męczenników. Także dziękujemy Ci, siostro, za Twoje świadectwo. I to jest wszystko w tym spotkaniu. Zapraszam na następne. Zapraszam do odwiedzania stron internetowych poświęconych męczennikom. Linki znajdziecie na końcu tego filmu. Zapraszam do subskrypcji kanału Michał i Zbigniew. Dzięki temu na bieżąco będziecie otrzymać informacje o wszelkich nowych filmach pojawiających się na tym kanale. Zapraszam do ściągnięcia aplikacji mobilnej Męczennicy Spariakoto. Tam możecie wpisywać swoje prośby, podziękowania i świadectwa. Niech bracia męczennicy wszystkim Wam błogosławią. Pokój i dobro. Oni tutaj są.